Dzień dobry, Słoneczka, z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irse i moim w niedzielnej rozgrywce w The Sims 3 średniowiecze. Słuchajcie, ponieważ w poprzednim odcinku udało nam się zebrać wystarczającą ilość punktów zasobów, no to w międzyczasie nasze królestwo kupiło katedrę jakubińską. I właściwie to, co nam zostało do zrobienia w tej katedrze, to stworzenie kapłana jakubińskiego. I właściwie to mam nawet pomysł na kapłankę jakubińską, którą zaraz Wam pokażę. I oto mamy naszą kapłankę. Ponieważ jakubińska wersja wyznania we Wszechwidzącego jest taka bardziej, nazwijmy to, sztywna, to... Tak pomyślałem sobie, żeby wyglądała Sofia, bo ma na imię Zofia, żeby wyglądała tak trochę jak taka guwernantka ze starych książek o szkołach dla dziewczyn. I jest uczona, bo jest kapłanką, jest uprzywilejowana i jest pyszna, bo kapłani jakubińscy i generalnie wyznawcy jakubińskiej wersji religii we Wszechwidzącego uważają się za lepszych niż inni. No to ją zaakceptujmy i zobaczmy, jakie są dostępne dla nas questy. Widziałem w komentarzach, że jedna z osóbek bardzo nalega na zrobienie questa z fontanną. Niestety tym razem fontanna się nie wylosowała jako quest do zrobienia, więc będziemy, powiedzmy, że zmuszeni zrobić coś innego. A ponieważ dawno nie graliśmy i nie brała udział w queście magiczka Karolina, to zrobimy sobie stary pokaz magii. Życie w średniowieczu nie było pełne miłych szczeniaczków i pięknej tęczy. Znacznie częściej bywało niekończącym się znojem. Faktycznie szczeniaczki były dość rzadkie, a tęczę nazywano grymasem wszechwidzącego i uważano za straszliwe omeny. Fajnie. Niezwykle ważne było, aby zajmować uwagę ludu radosną rozrywką, która pozwala zapomnieć o codziennej harówce. Nawet czarodziej miasta Irsetopia potrzebował od czasu do czasu przerwy od rutyny. A zatem zostanie przedstawiony spektakl magii i tajemnic, który zachwyci lud królestwa. To będzie noc, której miasto Irsetopia nigdy nie zapomni. Cudowny wieczór tajemnic. Wymagania drużyny. Główny artysta oraz mistrz tajemnic połączyli siły, aby przedstawić specjalny i niepowtarzalny program w karczmie miasta Irsetopia, ogłoszony jako cudowny wieczór tajemnic. Słysząc zapowiedzi iluzji nigdy nie oglądanych poza wieżą czarodzieja, lud z bliska i z daleka przybędzie, by obejrzeć coś, co z pewnością stanie się wydarzeniem roku. Okej, czyli to jest quest dla czarodzieja i dla barda. Jej, no to będzie cudownie. Przygotujcie się, zachwyci was potęga iluzji. Żaden biznes nie jest tak dobry jak show biznes. No dobra, okej, Tio, znamy twoje zdolności, jeśli chodzi o zachwycanie innych ludzi. Okej, no to ponieważ poprzedniego questa nie zaczęliśmy, tylko skończyliśmy o takiej ludzkiej godzinie, bo jest 11:40, to jest szansa, że zdążymy też zrobić rzeczy po drodze. Ale najpierw co mamy zrobić w questie? Oczekiwanie niemal dało się wyczuć w powietrzu jak lekki prąd. Niektórzy nazywali to magią. To był dzień wielkiego pokazu magicznego i wszyscy zwracali uwagę ku karczmie i rynkowi miejskiemu, licząc na to, że ujrzą na własne oczy prawdziwe czary. Takie pokazy rzadko trafiały się wieśniakom. Ale zanim zawładnie wyobraźnią królestwa, magiczka Karolina wciąż miała dużo do przygotowania i będzie potrzebowała pomocy, jakiej może udzielić trubadur Tio. Dobra, co my mamy zrobić? Ty masz badać przez 2 godziny, a ty masz... wykonaj utwór na lutni i ukończ pisanie sztuki. Dobra. Potrzebuję dobrego asystenta, to kogoś, kto wygląda spektakularnie i odwraca uwagę ludu od działania sztuczki. Muszę także sprawić dostrojenie magiczne tej osoby. Zaklęcie energii światła i powietrza powinno załatwić sprawę. Dobra. Jakiego rodzaju asystent będzie najlepszy?
Myślę, że moją asystentką będzie śliczna dama. Chwacki jegomość będzie doskonałym partnerem. Okej, okay. Normalnie magowie, znaczy iluzjoniści mają asystentki, ale to są w większości faceci, więc ponieważ magiczka Karolina jest magiczką, czyli kobietą, to znaczy przynajmniej wygląda na kobietę, no to myślę, że tutaj jakiegoś sympatycznego pana poprosimy o pomoc w pokazie. Co masz zrobić? Pokaż zaklęcia przygotowane przez interakcja na sobie, napisz 3 ulotki na pokazy. I wytwarzaj napitki w beczułce, w karczmie. Dobra, po kolei. Ty idź prowadzić badania przez godzin 2. Ty... Aha, ty sobie grasz, dobrze. Co ty robisz? Wykonuj pieśń. Pękła ci struna. Przykro mi. Szuka. Czy to się nie zaliczyło? Nie. Fałszujesz, chłopie. Wykonaj pieśń. Nigdy więcej Barabara? Precz golemie, precz? Taniec miłego Jasia? Trend do Mortimera. Mortimera jest tylko jedna osoba w Simach, która ma na imię Mortimer i on się urodzi kilka stuleci później, no ale trudno. Klimat średniowiecza. To może być ciekawa piosenka. No dajesz. Ale ty masz to zagrać. Ach, to jest to! Okej. Okay. Dobra. To znaczy, myślę, że pijawki na pewno się ucieszą z tego pokazu, tak między nami mówiąc, wiesz? Dobrze. O, proszę. A Kowal zamiast pracować będzie się oddawał rozrywkom. Dobrze. Dobrze, no widzę, że w tym królestwie wszystko idzie ku lepszemu. Wszystko idzie ku lepszemu, naprawdę. Czy ty skończyłaś studiować? Tak. Nie, ty jeszcze studiujesz? Przez godzinkę. Przez godzinkę. Pękła ci strunę w lutni. Fantastycznie. Wymień strunę za dychę. Masz 4000, to powinno cię stać na strunę. Niestety używanie struny jest kosztownym biznesem. Dobra. Ukończ pisanie sztuki. Dobra, to musimy wrócić do domu na lokację. A ty masz i tak przygotować zaklęcia. Więc u ciebie to i tak będzie po drodze. Ty jesteś wypoczęta. Ty jesteś zmęczony, ale to nic dziwnego, bo ty masz nocną zmianę tak na dobrą sprawę. Ale w sumie bycie bardem to jest tak trochę przekichane. Cały czas pracujesz w nocy. Zabawiasz gawiedź. Nie fajnie. Dobra. Aha, co ja mu kazałem zrobić? Idź do domu i ukończ pisanie sztuki. Przyspieszmy to trochę. Muszę zadbać o to, aby nie zabrakło napitków, a szynk był możliwie nienaganny. Wytwórz napitki w beczułce. Uważ. Mogę coś uważyć? O, syrop. Syrop. Tu zrobimy syrop. A... Och, niewiele brakowało. Kiedy powstał mocny napitek z kurzu? Kiedy to ostatnio zamajatano? Okej, okay, będziemy jeszcze sprzątać. No, uważ, uważ. A tu zrobimy kompocik. Na pewno będzie pyszotka. Dobra. I zamieć podłogę w karczmie. Interakcja na sobie. Dzięki, że wreszcie... To jest chyba pierwsza interakcja na sobie, która jest opisana, że jest do zrobienia na sobie. Fantastycznie. Dobra, ty się zdrzemnij może. Wiesz co? Zdrzemnij się, bo ty będziesz miał nockę. A ty, moja droga, jak już skończyłaś studiować, to idziesz przygotowywać zaklęcia. Tylko najpierw zobaczę, jakie ty masz w ogóle zaklęcia. Podejdź tu. No, chodź, chodź, chodź. Tup, tup, tup. O, Karolina osiągnęła 8 poziom jako czarodziej. 8? 6. Pokaż przygotowane zaklęcia. Masz klątwę, magiczną strzałę,
i złodziej duszy. Wszystko jest w porządku. W większości muszę przygotować odpowiednie zaklęcia. Trochę zaklęć sztucznych ogni, zniknięcia oraz magicznej melodii powinno zabawić tłum. Ponadto muszę poćwiczyć ucieczkę z dybów, co będzie prawdziwym gwoździem programu. Masakroza. Wybierz się do dybów. Badaj arkana przez godzinę. Ciekawe gdzie. Aha, i znajdź sobie asystenta. Dobra. Przygotuj zaklęcia. Czy ja w ogóle mam miejsce na przygotowanie zaklęć, studio zaklęcia? Wow, groza. Magiczna melodia. Siła, powietrze, energia. Przygotuj zaklęcie. Była siła. Kolejność ma znaczenie. Siła, powietrze, energia. No sim. Dobra. No. Udało się? Nowe zaklęcie. Muzyka wywołana magią. Czemu nie? To wymaga innego źródła dźwięku dla odtworzenia. Tu swoje zadanie ma Trubadur Tio. Jednakże czuję, że po dalszych eksperymentach zdołam udoskonalić zaklęcie, by wywołać muzykę. Gdziekolwiek bez asysty. Masakra. Dobra. Aha, to nie jest standardowe zaklęcie, więc się nie zaliczyło jako przygotowanie zaklęcia. Dobra, co tu jeszcze? Groza nie. Telepatia nie. Upiorna muzyka? To już nie. Zniknij? Bezmiar przestrzeni stanie się błahostką. Wszelki ruch będzie trywialny. Fantastycznie. Telepatia. Rozrost. Miazma? Masakra. Zniknij, przygotuj zaklęcie. Możemy sprawdzić, co jest do tego potrzebne. Powietrze, światło, siła. Powietrze, światło i siła. Okej, spróbuj się tego nauczyć. Dobrze. To zaklęcie jest obiecujące. Używam prostej sztuczki salonowej, ale jeśli zdałem obmyślić bezpieczny sposób natychmiastowej podróży w dowolne miejsce, możliwości będą wspaniałe. Nigdy więcej nie przegram wyścigów w workach. O matko. Dobra. Czyli wykonałaś zadanka. Napisz 3 ulotki. Dobra. Ty idź pójść na połać osądu. Podejdź tutaj. Czy ty żeś się już zdrzemnął? Nie, ty się jeszcze zdrzemiasz. Zdrzemiaj się szybciej. Musimy jeszcze napisać sztukę, a to trochę zajmie. Dobra. Właśnie. A, mam zdobyć sobie tych asystentów. Ciekawe, czy kat może być asystentem. To by było ciekawe. Poproszę o zgłoszenie się. No poważnie? Ups, zdaje się, że Karolina ma kotę. Dlaczego? Co? Ej. Dlaczego? Ej, no co ona zrobi? Okej, nie grałem tobą przez chwilę, ale dlaczego cię zamknęli? Kobieto. No fajnie. No bosko. Ciekawe, co ona nabroiła. Znaczy, z drugiej strony zakuwanie w dyby maga, tak potężnego maga jak magiczka Karolina, no to jest trochę lekka przesada, ale no sorry. Dobra, ty zamieć podłogę. Ach, dobra, rozumiem. Cóż, udało mi się wydostać z dybów, ale sztuczka nie poszła tak gładko, jak miałam nadzieję. Muszę zostawić to na następny pokaz i uniknąć obrzucenia jajami i zgniłymi produktami. Okej. Co ona robi? Aha. Nie. Poproś o zgłoszenie się. No fajnie by było mieć kata za asystenta. Nikt go nie zna. Wszyscy go widzą w masce. To by było sympatyczne. Okej. Zaliczone. Dobra. Wiem, że jesteś głodna. Teraz mogę spędzić trochę czasu na ćwiczeniach lutnio. Lepiej nie zostawiać niczego na łaskę losu i przed rozpoczęciem występu zakupić nowe struny do mojego instrumentu. Dobra.
bo zaczyna się chaos wkradać. Zróbmy tak. Aha, mam jeszcze dwóch facetów dorwać, żeby zaproponować im asystenturę. Ciekawe, czy mogę zapytać tego małego chłopca? Nie mogę. Znaczy być może to nie jest mały chłopiec, tylko mała dziewczynka, bo dzieci w Simach Trójce wyglądają tak dość uniseksowo. Jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało. Dobra, zebraliśmy produkty spożywcze na zupę. Jak na złość, nie widzę tu nigdzie facetów. Tu jest jakiś gościu. Nie. Nie, ciebie nie chcę. A gdzie ty jesteś, Karolino? Aha, tu jesteś. A gdzie ty jesteś, Tio? Dobra, ty se siedzisz po prostu. Dobra, to skorzystając z okazji prywatność i tylko dla współdomowników i pisz komedię? To jest komedia, to jest sztuka? Boże. Kostium rycerza. Kostium rycerza. Dobra, zrobimy komedię z motywem obcych krajów. Z motywem strawy i napitku i z motywem natury i nazwiemy ją nazwijmy ją Złote Jabłko. Złote Jabłka. Albo Złote Banany, o. Bo w sumie czemu nie, bo to są Simy. Nie takie tytuły przechodziły w Simsach. Dobra. Ty już tego pana spyta. A w sumie to powinnaś pójść do karczmy może, wiesz, koleżanko? Może tam są jacyś mężczyźni. O, ten się roztegował. Może tego barmana zapytamy o pomoc. Skoro i tak rozdaje picie. Przepraszam, czy ty dajesz napoje alkoholowe dziecku? Ja wiem, że to jest średniowiecze i bezpieczniej było pić wino niż wodę ze strumyka, ale bez przesady, okej? Okay? No. No to zgadzasz się, czy nie zgadzasz? O, kolejny pan z wąsem. Czyli nasz asystent będzie miał wąs. Okej, okay. Stio stworzył sztukę. Przecież to miała być prywatna komnata. Ej. Prywatność. Ej. Aha, bo zaczął grać, więc się anulowała ta. Dobra. Idź se ugotuj zupę. Przecier z nasion. Co ty? Aha, ty miałeś zrobić ulotki. Pisz komedię, pisz pełen mat. Jak ja mam zrobić ulotki? Stół skryby. Jak wygląda stół skryby? Archiwo Barda. O matko! O matko! Stół skryby jest w zamku. Stół skryby jest w zamku. Dobra. Idź sobie ugotuj kaszę, bo chyba jesteś głodny. Czy ty nie zjadłaś tego? Jedz. Jedz, bo umrzesz. Z głodu w sensie. Dobra. To teraz tak. Wykonaliśmy... Okej, okay, dobra. To już wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. Teraz tak. Karolina, zwyczajowo pójdziesz medytować w przejściu. Bo tak. Więc ciebie zostawię, żebyś mogła sobie spokojnie pójść pomedytować w dziwnym miejscu. A ty pójdź spać, bo jesteś zmęczony. Ja wiem, że jest noc. O, szpiegu przyszedł. Przyszedł szpiegu ostrzyć miecz. Na środku. Okej. Okay. Co to jest? Mały Samuel. Ciekawe, czy jest duży Samuel. Skoro jest mały Samuel, to musi być duży Samuel, nie? Tak. Okej. Okay. Śpi. Jak już Cezar, to idź spać. A ty wróć może do domu, to pójdziesz akurat tam spać. O mamo, dobra. Wróciłaś już? Nie. No. Jesteś w chałupie. To teraz pani pójdzie medytować. Tym razem w cywilizowanych warunkach. A my wracamy za moment.
Okej. Okay. Ponieważ magicy mają to do siebie, że medytacja idzie szybciej niż... Przepraszam panią. Bardzo przepraszam. Nie chciałem pani przeszkadzać. Ponieważ... A, w sumie to się wykąp. Wykąp się. O, za zimna woda była. Przykro mi. Dobra. Pan się też już wyspał. Fantastycznie. Jest trzecia rano! Nawet już nie ma klientów w karczmie poza jednym strażnikiem. Znanym znam zresztą rycerzem kapitanem. O proszę, wy strasznie dużo czasu razem spędzacie od ostatniego questa. Okej, okay, nie... Nieważne. Ja myślę, że łączy ich miłość do mieczy. Tak, to jest zdecydowanie łączy ich miłość do mieczy. Jednego i drugiego. Dobra, teraz ty kogoś masz jeszcze zapytać? Tak, jeszcze jednego i badaj arkana przez godzinę. Tylko gdzie? Może w archiwum? Masz archiwum w domu. To jak się skończysz kąpać, to pójdź badać. Może tak wygląda to jak archiwum. Może to są tajemne... Mogę wiedzieć, co ty, człowieku, tu robisz, barman Abram? Barmanie Abramie, czy ty czasem nie masz jakiejś swojej własnej miejscówki typu karczma? Ja wiem, że z tobą rozmawiałem przez chwilę, ale to nie powód, żeby mi się wbijać na chatę, okej? Okay? Jeszcze może skorzystaj mi z nocnika. Kup znakomite struny i napisz trzy ulotki na stole skryby. Dobra, to takie proste. Dlaczego nie pomyślałam o tym wcześniej? Jeśli połączę runę energii z ogniem, a potem dokończę odrobiną światła, zdołam stworzyć olśniewający pokaz świetlny, który zaprezentuję na wielkim finale pokazu. Okej, okay, co ja mam zrobić? Przygotuj zaklęcie rozbłysk. Okej. Okay. Dobra. Ty ćwiczysz. To idź na ścieżkę do wioski. Nie ty, ty. I idź do kramu wiejskiego. Wybierz się do kramu wiejskiego. Ty złazisz na dół. Zejdź na dół do swojej... No znowu ci pękły struny od lutni. Pięknie. Przygotuj zaklęcie. Studiuj zaklęcia. Gdzie jest rozbłysk? Rozrost, groza, miazma, rozrost, rozbłysk. Hmm. O nie! O nie, 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 nie. Tylko nie mówcie, że... O matko, co to było? Aha! Energia plus trochę ognia i światła. Dobra, przygotuj zaklęcie. Czyli ma być energia plus trochę ognia i światła. Dobra, i miałem struny. Znakomite struny do lutni. Dodaj do koszyka, kup obiekty. Udało się? Tak. Nazywam cię Rozbłysk. To ciekawe małe zaklęcie, które może być przydatne nawet wtedy, gdy nie zabawiam mas. Muszę zapamiętać tę kombinację run do dalszych badań. Okej, okay, co teraz pan ma zrobić? Ćwicz piosenkę na lutni przez 30 minut i napisz trzy ulotki. Ten nadal nie napisał ulotek. Dlaczego? Bo osoba, która nim kieruje, ma skupienie złotej rybki. Tak, to była autowrzuta. Autoironiczna autowrzuta. Dobrze, to teraz tak. Miałem wejść do zamku. Mapa. Zamek jest niedaleko, nie? Wejść do zamku. W sumie kościół był bliżej, ale niestety trochę przeraża mnie ta... Trochę przeraża mnie ta nowa kapłanka jakubińska, która się wprowadziła do miasta. Więc tam nie pójdę, na razie przynajmniej. W sumie to powinienem porozmawiać z bardem, z kapłanem piotrańskim, bo w tym momencie będzie... Trochę mu łatwiej, bo nie będzie co chwila się zawieszał w poszukiwaniu jakiegoś wyższego bytu, z którym mógłby porozmawiać czy coś. Z naciskiem na czy coś. Dobra.
Dobra, napisz ulotki. Ty zgarnij tego ostatniego gościa. Aha, ty sobie zrobiłaś kaszę. Dobrze, jedz sobie, myszko. Zrobiłaś już to? No, kurczesz. Pisz ulotkę. Dlaczego pisz ulotkę? No chyba żart. Dobra. Wieści o przedstawieniu szerzą się niczym pożar. Trawoziela, ale trochę dodatkowej reklamy nie zaszkodzi. Dostarczę ulotki dwójce wpływowych członków miasta Irsetopia, którym są Lady Gryzelda i Harold Gouda. No rzeczywiście, no Lady Gryzelda może być wpływowym członkiem społeczności, biorąc pod uwagę, że jest jego królową. Co mamy dalej zrobić? Ćwicz piosenkę, to już było. Złóż tej osobie oficjalne zaproszenie i dostarcz tej osobie ulotkę promocyjną. Hello. Dobra, magiczko Karolino. Aha, a ty nadal, że tak powiem, z barmanem próbujesz się zaprzyjaźnić, tak? I całkiem nieźle wam idzie. Dobra, ale ja muszę jeszcze, potrzebuję jeszcze jednego mężczyzny. Dobra, może u sąsiada kogoś znajdę. O, stój. Hiacynt Kołodziej. Dlaczego? Co? Ten sim jest w drodze do domu i nie można się z nim kontaktować. Jesz ty. Szkoda. Szkoda. Co masz zrobić? Rzuć zaklęcie złodziej duszy i wytwórz filakterium w kuźni. O matko. Dobrze, że mam kuźnię. Dobra. Okej, czyli mamy zadania na następny dzień. Ćwicz na lutni, napisz poemat wojenny. Z wykorzystaniem... O kurde, wykorzystałem motyw obcych krajów. Muszę go jakoś zdobyć. Demet. Światło. Nie, energia. Noc. Co ty robisz? Co ty robisz? Rozbłysk. Okej. Po co ty rzuciłaś rozbłysk? Po co rzuciłaś rozbłysk? Ten sim zachowuje się dziwnie. Ale to jest normalne, bo to jest ten sim. Dobra. Okej. Wiemy, co robimy, więc myślę, że na tym etapie możemy zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, bo dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje na naszym kanale. Życzę wam wszystkim przyjemnego całego przyszłego tygodnia i słyszymy się przy najbliższej nadarzającej się okazji. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.